Zapraszamy Państwa na rozmowę ze starostą powiatu kłodzkiego Maciejem Awiżeniem. Panie starosto, w ostatnim czasie pada wiele pytań ze strony naszych widzów o informacje przekazywane przez powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną w Kłodzku. Na stronie stacji widnieją nadal tylko 3 rubryki i to starostwo oraz niektórzy burmistrzowie za pomocą mediów społecznościowych przekazują te bardziej szczegółowe informacje, na przykład o ilości wykonanych testów. Sanepid zajmuje się decyzjami dotyczącymi osób skierowanych na kwarantannę i to jest bardzo duża ilość osób. To jest ponad 300, a niedługo będzie 400 osób objętych kwarantanną. Trzeba pamiętać, że to są dane wrażliwe, czyli to są imiona, nazwiska, PESEL-e, adresy, gdzie kto był i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście trzeba obrabiać, żeby jeżeli podamy do publicznej informacji, no to nie mogą być te dane osobowe tutaj zawarte. W związku z tym ktoś musi to robić. Niestety pracowników jest niewielu w sanepidzie i ja rozumiem, że nie mogą się zajmować wszystkim. Podają to, co jest najważniejsze do publicznej wiadomości, czyli ile jest osób na kwarantannie, czy są jakieś zakażenia potwierdzone i ile osób jest hospitalizowanych. Te dane są na bieżąco dotyczące całego powiatu. My natomiast przekazujemy pełne informacje poprzez media internetowe, przekazujemy do użytku burmistrzom i wójtom po to, że jeżeli jest sytuacja, w której trzeba pomóc danej osobie, na przykład w zakupach, na przykład dlatego, że jest samotna, na przykład dlatego, że jest chora, to wtedy ośrodek pomocy społecznej w danej gminie pomaga takiej osobie, ale ma też dane, że ona jest na kwarantannie i w związku z tym trzeba się w odpowiedni sposób zachowywać. Stąd ta informacja idzie też do burmistrzów. Burmistrzowie oczywiście w ramach, powiedzmy, statystyki mogą udzielić informacji i sami już to przetwarzają, że w naszej gminie jest tyle i tyle osób na kwarantannie. To już jest ich wolna wola, natomiast oczywiście nie mogą podawać żadnych danych osobowych. Najważniejsza informacja dotycząca ilości testów to oczywiście też jest podawana. Wszystkiego nie da się podać i wszystkiego nie da się powiedzieć, bo też w trosce o to, żeby nie udzielać informacji danych osobowych. Zapytam tutaj o aktualną liczbę wykonanych testów na terenie powiatu kłodzkiego. Dodajmy, że powiat jest jednym z największych, 160 tysięcy mieszkańców i tutaj w sieci pojawia się wiele spekulacji o tym, że testów wykonano zbyt mało, o tym, że działając w ten sposób ciężko będzie wykryć osoby zakażone i w końcu o tym, że być może coś jest ukrywane. Absolutnie zgadzam się z tym, że tych testów jest za mało, natomiast trzeba też rozróżnić to, czym się zajmuje samorząd, a czym się zajmuje rząd. My się nie zajmujemy tak naprawdę, to nie jest nasze zadanie, żeby zajmować się lecznictwem i działaniem Ministerstwa Zdrowia. My po prostu pomagamy, więc to trzeba też to rozróżnić. Natomiast odpowiedzialnym za przeprowadzenie testów jest Ministerstwo Zdrowia. I oni decydują, jakie warunki muszą być spełnione, żeby przeprowadzić test. Do niedawna były dwa warunki musiały być spełnione, żeby przeprowadzić test. Po pierwsze, człowiek musiałby być na kwarantannie, czyli musiał mieć kontakt z jakąś osobą zarażoną albo przyjechać z zagranicy. I drugi warunek, który był też niezbędny, to było to, że miał jakieś objawy choroby koronawirusowej. I wtedy dopiero można było zrobić test i wtedy dopiero nasz sanepid kierował taką osobę na test. Stąd tych testów było bardzo niewiele. Przedwczoraj było 13, wczoraj 20, dzisiaj już 37. Wydaje mi się, że to jest zdecydowanie za mało i te warunki powinny być zwiększone. Od dzisiaj, jeżeli dobrze pamiętam, od dzisiaj główny inspektor sanitarny zwiększył też możliwość wykonywania testów także na osoby, które przebywają w szpitalach z innymi schorzeniami, z problemami krążeniowo-oddechowymi. I to już powoduje, że tych testów będzie więcej. Bardzo się z tego cieszę, ale dalej to dotyczy tylko tych osób, które wykazują jakieś jednostki chorobowe, więc to jest trochę moim zdaniem za mało. Powstała grupa w powiecie, która domaga się większej ilości testów. Zresztą sam się pod tym podpisałem, bo uważam, że to jest słuszne. Nie mamy pełnego obrazu, jaka jest sytuacja zakażenia koronawirusem. Mamy tylko pełny obraz tego, czy ktoś jest chory na koronawirusa w naszym powiecie. W dalszym ciągu nie jest.
Jeżeli pacjent przyjęty do Kłodzkiego ZOZ-u z objawami przewożony jest na przykład do Wałbrzyskiego Szpitala i tam zostanie zdiagnozowany, to gdzie zostanie przypisane jego źródłowe zakażenie? Źródłowe zakażenie zostaje przypisane w powiecie kłodzkim, czyli każdy, kto został wywieziony z powodu podejrzenia choroby związanej z koronawirusem, jest przypisany do powiatu. Ostatnio taka sytuacja miała miejsce z jednym z żołnierzy naszych, który został wywieziony, że tak powiem, do szpitala zakaźnego. Okazało się, że na szczęście nie ma koronawirusa, więc cała kwarantanna w pułku, że tak powiem, została odwołana. Od kilku dni w danych przekazywanych przez kłodzki sanepid mogliśmy obserwować jedną osobę hospitalizowaną. Dzisiaj ta liczba się zmieniła, to są już dwie osoby. Ale rodzą się pytania, czy to była wciąż ta sama osoba i czy osoby hospitalizowane mają robione testy? Każda osoba, która jest wykazana jako hospitalizowana, jest to osoba, której też wykonywane są testy. Najczęściej to są osoby, które wskazuje sanepid, z tego co ja pamiętam i wiem, to są nowe osoby, czyli jedna wychodzi, druga przychodzi. Tak samo jest kwestia kwarantanny. 2 tygodnie trwa kwarantanna i te osoby się wymieniają, czyli po 2 tygodniach przyjeżdżają też nowe z zagranicy. Jeśli jesteśmy przy granicach, tam wciąż pracują służby, takie jak wojsko, policja, straż graniczna. Wiem, że zabiegał pan o to, aby policja wróciła do miast, gdyż tam jest potrzebna. Jesteśmy na stałym kontakcie z burmistrzami i wójtami powiatu kłodzkiego. Codziennie od godziny 10 mamy telekonferencję, sprawdzamy, co się dzieje w poszczególnych gminach, jak sobie poradzić. Jednym z tych kłopotów takich, które są, to jest brak policjantów. Brak policjantów w gminach, chociażby do tego, żeby sprawdzać, czy osoby, które są na kwarantannie, na pewno na tej kwarantannie przebywają. Owszem, była decyzja na początku zarządzania kryzysowego od wojewody, żeby policjantów dać na granicę. W moim przekonaniu w tej chwili policjanci tam nie są potrzebni. Tam już jest straż graniczna, tam jest wojsko, które patroluje granicę. I w tym momencie policja, moim przekonaniu głębokim, powinna być już na terenie gmin, a nie przy granicy. Tam nie ma potrzeby, żeby oni już stali. To zgłosiliśmy też do Urzędu Wojewódzkiego. Czekamy na odpowiedź i mam nadzieję, będzie pozytywna, że rzeczywiście cofnie się ich z granicy, żeby pracowali już w gminach. Tych problemów, o których rozmawiacie z samorządowcami podczas wideokonferencji, z pewnością jest więcej. Proszę powiedzieć, z czym się aktualnie mierzycie, jakich rozwiązań poszukujecie w tej trudnej sytuacji? W tej chwili jest taka akcja, którą jakby robimy razem z burmistrzami. Zachęcamy do tego przedsiębiorców, żeby zgłosili nam swoje uwagi, swoje propozycje. Te, które możemy przekazać także do rządu, bo ja rozumiem, że tarcza będzie uchwalona, mam nadzieję, że będzie uchwalona, natomiast na pewno ona jest niewystarczająca, zwłaszcza w miejscu, w którym żyjemy, czyli gdzie siedzimy, że tak powiem, na turystyce. Turystyka w tej chwili legła całkowicie i ta pomoc rządu będzie bardzo potrzebna. Jeżeli mamy pomysły od przedsiębiorców i kontaktujemy się też ze stowarzyszeniami przedsiębiorców, bardzo prosimy o zgłaszanie, bo chcemy też pomóc w tym, żeby to dalej puścić. Oczywiście samorządowcy też się zastanawiają, w jaki sposób sami mogą pomóc. Już rozmawialiśmy na temat rozłożenia na rad pewnych zobowiązań. Z tym, że trzeba pamiętać, że na przykład podatek od nieruchomości jest tylko małym procentem kosztów, a duże procenty kosztów to są jednak wynagrodzenia, ZUS-y itd., itd. Na przykład rozmawiamy też o wyżywieniu, bo jesteśmy o wyżywieniu wojska też na granicy, ponieważ my jesteśmy samorządy są kimś, kto ma pomóc w tej całej sytuacji. Nie mamy tutaj głównej decyzyjności. Decyzyjność jest w rządzie, ministerstwo i wojewoda. Natomiast w bardzo wielu sprawach pomagamy. Mamy problem z osobami, które są na kwarantannie, bo trzeba im pomagać, niektórym osobom z różnych powodów, czy w zakupach, czy w pomocy medycznej. Ale także niestety trzeba też ich pilnować. Są zgłaszane dla nas informacje, że niektóre nieodpowiedzialne osoby na kwarantannie niestety udają się na zakupy, na plac zabaw i tak dalej, więc trzeba to pilnować i trzeba zgłaszać policji.
No ale tej policji musimy mieć więcej, dlatego też ta akcja z tym, żebyśmy ściągnęli policję z granic i dali ją na teren gmin. I tych problemów oczywiście jest dużo, dużo więcej, ale nie wszystkie, nie o wszystkich będę opowiadał, po prostu je rozwiązujemy. Na chwilę obecną mamy informację, iż sesje Rady Powiatu Kłodzkiego zostały odwołane, ale wojewoda dolnośląski ostatnio podjął ten temat odnośnie sesji w wersji online. Pytanie, czy planujecie tego typu obrady? To była jedna też z naszych, że tak powiem, akcji. Już w zeszłym tygodniu zwróciliśmy się do wojewody z prośbą o to, żeby jednak dał nam warunki, pod jakimi możemy zrobić sesję online. Pierwotne informacje były takie, że nie ma takiej możliwości. Wszystko, co będzie zrealizowane przez internet, no, będzie nieważne i uchwały będą nieważne. No ale w dalszym ciągu jednak wspólnie ze Stowarzyszeniem Gmin Ziemi Kłodzkiej, z prezesem Tomaszem Korczakiem, no, wnioskowaliśmy do wojewody, żeby jednak to zrobić, bo wiadomo, że to jest miejsce, które może być źródłem zakażenia kogoś zdrowego, więc nie możemy tak robić. Informacja na teraz jest taka, że owszem, jest to złamanie prawa, ale patrząc na sytuację ogólnopolską i epidemii, jest to nie na tyle duże złamanie prawa, żeby nie można było uznać, że sesje w taki sposób odbywające się nie będą ważne. W związku z tym w ten sposób już za chwilę robi sesję na przykład miasto Nowa Ruda, też poprzez online. Będzie obecny tylko na sali obrad pan przewodniczący, pan burmistrz i pani skarbnik. Też szykują się pozostałe gminy i my jako powiat też będziemy robić wszystko, żeby zrobić sesję w wersji elektronicznej, żeby być w zgodzie ze wszystkimi epidemiologicznymi zarządzeniami. I mam nadzieję, że ten czas nie będzie długi, no ale spodziewamy się, że co najmniej miesiąc, dwa jeszcze w ten sposób będziemy funkcjonować, a uchwalać chociażby pomoc dla szpitala trzeba poprzez radę. Na pana facebookowym profilu mogliśmy zaobserwować, iż mocno wspierał pan akcję szycia maseczek dla kłodzkiego szpitala, ale wiem też, że powiat zamówił również środki ochrony dla kłodzkiego ZOZ-u. Ja oczywiście, niestety nie umiem szyć, więc nie dam rady pomóc osobiście. Natomiast faktem jest, że bardzo wspieramy to i bardzo dziękuję za to, że się znalazły osoby, które potrafią to zrobić i to robią. Mało tego, dwie osoby zadeklarowały też pralkę i suszarkę, ponieważ sytuacja była taka, że kłodzki szpital pierze wszystko w Czechach i za chwilę może być z tym problem. A akurat na przykład maseczki trzeba odkażać, trzeba prać w 90 stopniach Celsjusza, więc są ludzie dobrej woli, którzy chcą w tej sytuacji pomóc, ale żeby było jasne, to jest tak, że to jest zadanie państwa i tutaj oczywiście wojewoda, Narodowy Fundusz Zdrowia powinien za to płacić, ale wiemy, że sytuacja jest trudna i nie ma pieniędzy, nie ma sprzętu, więc dlatego powiat też oczywiście w tej sytuacji zakupuje sprzęt i maseczki i płyny i tak dalej dla wszystkich służb, w tym także dla szpitala. Niedawno oczywiście też kupiliśmy namiot, ale będziemy się zastanawiać nad zachęceniem wszystkich samorządowców i o tym będę też rozmawiał w najbliższym czasie do tego, żeby pomóc szpitalowi w tej sytuacji. Bo potrzebne są pieniądze większe ze względu na to, że też koszty działalności przez koronawirusa naprawdę wzrosły bardzo drastycznie. Panie starosto, tak na koniec, rozumiem, że dołącza pan do akcji Zostań w domu. Zostańcie w domu. Zachęcam. Każdy coś na pewno znajdzie, coś fajnego do zrobienia w domu. Zostańcie w domu. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Dziękuję.